jako ostrucka grupa rekonstrukcji historycznych, która już od jakiegoś czasu, znaczy jest pewnym też jakby kontynuatorem tejże imprezy, która swój pierwowzór to jeszcze sięga XX wieku, bo zaczynaliśmy jeszcze pod oczywiście egidą starej ekipy pod nazwą Bractwo Rycerzy Gwiazdy z Areny Zamku Ostruckiego. Przez pewien czas później była spora przerwa i od kilku lat odnowiliśmy tę imprezę ku zadowoleniu braci rycerskiej i myślę, że naszym również. Nazwaliśmy go oczywiście, nie robiliśmy kontynuacji w numeracji tego turnieju, dlatego zaczęliśmy jakby od pewnego początku, tak można to powiedzieć, wobec powyższego ten turniej jest turniejem o numerze trzecim. Dlatego trzeci turniej o Włócznie Świętego Jerzego, kiedyś nosił miano Brat Zaprzyjaźnionych, teraz o Włócznie Świętego Jerzego, ma miejsce 4 czerwca Anno Domini 2016 roku na Zamku i Podzamczu Ostruckiego, naszego zamku. Trudno to precyzyjnie określić ilościowo skład naszej drużyny. No to jest na pewno ponad 20 osób. No zawsze niestety liczymy się z czymś takim, że szczególnie młodzi ludzie z oczywistych, niestety oczywistych względów, jeżeli chodzi o Ostrudę, po prostu z tego miasta wyjeżdżają. Nawet jeżeli nie na stałe, to tymczasowo, ze względu na fakt pobierania nauki, dajmy na to na szkołach wyższych. Aczkolwiek z reguły w okresach właśnie takich już letnich, kiedy nadchodzi czas turniejów, pojawiają się ponownie i zasilają nasze szeregi i wtedy możemy liczyć faktycznie nawet do 30 naszych członków. Rycerze to przyjechali w sumie, to można powiedzieć, że praktycznie z całej centralnej i północnej Polski, bo to jest, znaczy oczywiście no tutaj nasz region typu Olsztyny, Gnidzica, Działdowo, Olsztyn, ale to też jest Toruń, to też jest Gdańsk, to też jest i Warszawa, bo z Warszawy też mamy kilka osób, mamy też i gości z Otwocka, mamy ze Szczytna, mamy ze Starogardu, mamy z Pelplina, taka nazwa grupy Wisła nie puści, akurat oni są z tego Pelplina. My nazywamy się Wolni Rycerze Wisła Nie Puści, Wisula Non Dimittas. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, ogólnie można powiedzieć, z Kociewia. Czyli z okolic Tczewa, Pelplina, Gniewa. Dokładnie, taka zbieranka osób, które interesują się historią, które chcą jeździć, walczyć, biesiadować przede wszystkim, bo głównie nasza grupa charakteryzuje się tym, że lubimy biesiadować. Spędzać razem czas, śpiewać, rozmawiać. Ale jak Państwo widzą też, nie umieszkamy walczyć. Właśnie skończyłem turniej. Świeżo po walce. Tak, świeżo po walce turniej miecza i tarczy. Wygrana? No, ogólnie 4 pojedynki, no źle nie poszło, ale mogłoby być lepiej. No, w ciągu roku to będzie cały sezon. Kilka, praktycznie co dwa tygodnie wyjeżdżamy gdzieś. Zazwyczaj okoliczne, gdzieś tutaj tak, północ Polski. Nie dajemy, gdzieś tam w trasę, no. Bo każdy pracuje zawodowo, więc... Tak, zawsze jakiś weekend da się, wiadomo, wyszarpnąć z czasu wolnego. Te stroje sami produkujecie? Częściowo, na przykład Wapenrock, mężan. O. To jest narzuta na zbroję z naszym herbem. Samodzielnie. Część mamy ręcznie szytych, część, no taki mamy czas, że jednak maszynowo. Natomiast te ręcznie szyte jednak przetrwają więcej, bo kilka lat temu był też taki Wapenrock szyty przeze mnie ręcznie i on do tej pory jest w użytku. No już troszeczkę zniszczony, ale jednak te ręcznie szyte są trwalsze. A jeżeli chodzi o uzbrojenie, to jest grupa rzemieślników, współcześnie płatnerzami, nazywają się płatnerzami i oni właśnie wykonują wszystkie elementy zbroi. A jeżeli chodzi o broń, no to robią to kowale. Także jest w Polsce bardzo dużo tego, w okolicach Gniewa jest bodajże 3 płatnerzy i no tak samo, taka sama liczba gdzieś kowali, nie? Którzy robią coś takiego. Czy
to nie jest tak, że rycerz sam przygotowuje. No, w tej chwili są rzemieślnicy. Tak, rzemieślnicy. No właśnie słychać naszą grupę. W naszej grupie są chyba najwyżsi rycerze, bo na przykład Roman, no Radek tutaj nie umieszając mu, ale Roman i Paweł są chyba najwięksi. Tak, chyba nie ma wyższych rekonstruktorów w Polsce niż właśnie oni. Czy można wstąpić do Bractwa w Ostródzie i co ciekawego możecie zaoferować? Ależ oczywiście, wszystkich serdecznie zapraszamy i to praktycznie można by rzec, że bez ograniczeń wiekowych. No, z tym, że no, może są innego rodzaju ograniczenia, bowiem osoby niepełnoletnie raczej nie będą mogły tak od razu przystąpić do uczestnictwa bezpośredniego, szczególnie w szrankach na miecze, czyli na broń ostrą. Ale właśnie przysposabiać się do sztuki rycerskiej, do fachu rycerskiego jak najbardziej od samego początku, więc zapoznawać się z historią, zapoznawać się z uzbrojeniem, zapoznawać się ze strojami, jakie w ówczesnych czasach się nosiło. I oczywiście wtedy pomagać nam w tym wszystkim, żeby utrzymać to w należytym porządku, wspierać nas właśnie przy uczestnictwie w turniejach, czyli przy ubieraniu się w poszczególnych konkurencjach. Także już od, myślę, że prawie, że najmłodszych lat, a przynajmniej już tych nastoletnich jak najbardziej można stać się członkiem naszej drużyny. Zresztą gdybym tak postawił od najmłodszego do najstarszego, to przekrój naszego wieku sięga na pewno nastolatka 14-15 do 40 paru lat. A w jakim wieku można być pasowanym na rycerza? No jeżeli chodzi o pasowanie, to jest taka dość umowna sprawa w naszym takim ruchu odtwórczym, czy ogólnie w tak zwanym szeroko pojmowanym ruchu rycerskim. Bowiem no my akurat, będąc kiedyś, no i nadal w sumie członkami tak zwanej kapituły Rycerstwa Polskiego, weszliśmy w taki tak zwany ryt tejże kapituły i tam jest określona zasada, przestrzeganie oczywiście reguły rycerskiej i pewnych innych zasad rycerskich, które to jakby później umożliwiają stanięcie do pasowania i otrzymanie tego zaszczytu bycia pasowanym na rycerza. Czy panie też się garną? Ależ oczywiście, panie są przede wszystkim naszymi zawsze ozdobami, naszych imprez i w ogóle naszych poszczególnych ekip, naszych bractw czy drużyn rycerskich. I panie jak najbardziej mają swoje miejsce w grupach rycerskich i zawsze bardziej wydatnie pomagają w tych organizacjach, począwszy od spraw takich typowo organizacyjnych, a oczywiście przy takich, już mówiąc konkretnie rycerskich, no to chociażby właśnie czy przy ubieraniu się, czy przy szyciu strojów, naprawie tych strojów, czasami oczywiście przy kuchni, chociaż my też nie ukrywamy, że to jest w dużej mierze też i naszą domeną męską, bo kuchnia tak, rycerska nie jest taką łatwą i lekką kuchnią, bo trzeba się przy niej jednak sporo napracować, bo chociażby ten sprzęt obozowy jest po prostu ciężki, siermiężny, toporny, czasami nieporęczny, więc my swoją siłą musimy jakby tutaj w tym wypadku wspierać często nasze kobiety. W tym roku również uruchamia się ponownie, nie jest to turniej typowy, jest to inscenizacja zdobycia, w sumie obrony, przepraszam, Zamku Malborskiego, czyli zaraz tydzień po Grunwaldzie taka impreza się będzie szykowała. No i oczywiście sam, że ten Grunwald, czyli jakby dla nas najważniejsza impreza od wiek wieków, ogólnie już 19, jeżeli się nie mylę, że dobrze sobie kiedyś tam policzyłem w głowie, to w tym roku będzie 19 edycja inscenizacji Bitwy Grunwaldzkiej i dla nas 19 uczestnictwo.